Pięć konnych pędzi prosto na nas. Może być gorąco. Jądruś, skłacimy jej po ptokach. Zaraz, zaraz, spokojnie. Najpierw pogadamy. Co tu gadać? Trzeba ich loć! Czy to wy napadliście we wsi na Karbowego? Każ podjechać swojemu panu, to będę z nim gadał. Pójdziesz do swojego pana i każesz mu tu podjechać. A jeżeli nie zechce, to sam się do niego zgłoszę. Ale wtedy już nie będzie czasu na rozmowę. Tak jest, panie. Już lecę. Co tu gadać? Cejchlarz! To jest prawda. Oskar. Ktoś ty? Janosik. A ty kim jesteś? Jakie masz tutaj prawa? Jestem panem tych ziem. Ziem, ale nie ludzi. Bo ci swoje prawa do życia i śmierci mają, ja tych praw strzegę. Kogo bronisz? Tych, którzy tego potrzebują. Rozbójnicy jesteście. Tak o nas mówią tacy jak ty. Inni ludzie mówią o nas dobrodzieje. Mocniś w gębie. W rękach też nie słaby. Możesz spróbować, jeżeli chcesz. Bić się z tobą nie mam zamiaru. Byłoby to śmieszne. Ale możemy spróbować się w inny sposób. Spróbować można. Na przykład, kto zręczniejszy. Teraz ty. Widzę, że cenne zalety posiadasz. Znajduję w tobie godnego przeciwnika. A ja bać panu godnego kompana widzę. Propozycja równa z pochwałą, ale nie mogę ci tym służyć. Mów za tym, co by tę stratę wyrównać mogło, a spełnię twoje życzenia. Słowo szlachcica kamieniem leży. A zatem chciałbym, panie, abyś zawsze wiedział, dając rozkaz,
Czemu on ma służyć? Chłopa pobito bez mojej wiedzy. Winnych ukaże. A teraz ja chciałbym, żebyś wziął tę sakiewkę na drogę dla siebie i swoich kompanów. Bo kraj mój spokojny. I ludziom tutejszym moja opieka wystarcza. Pieniędzmi przyjaźni hetmańskiej nie kupuje się, panie. Żegnaj.